Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś zabiorę Was na poszukiwanie ciepłych, jesiennych, otulających swetrów. Mam nadzieję, że takie znajdę. Oczywiście pójdziemy do moich ulubionych sklepów, ale też zajrzymy do nowych, do których zazwyczaj nie zaglądam. A może nuż coś znajdziemy. Od razu uprzedzam, że to nie będzie taki vlog w jednym dniu nakręcony, tylko po prostu gdzieś tam, jak będę gdzieś w jakimś centrum handlowym, coś zobaczę, coś mi wpadnie w oko, to wtedy wyciągnę kamerę i nagram. Jeżeli ten vlog będzie się podobał i taka tematyka, to koniecznie dawajcie łapki w górę i zostawcie w komentarzu pod vlogiem informację, który sweter powinnam zatrzymać, bo zapewne będzie tak, że ja po prostu po montażu tego filmu wybiorę te, w których będę wyglądała rzeczywiście najlepiej, na spokojnie i po nie wrócę, bo tak pewnie będzie, ale Wasza podpowiedź też jest nieoceniona. No dobra, to nie ma co przedłużać, zaczynamy, startujemy! Kolejny sklep, tym razem polska marka Solar. Istnieje na rynku już od ponad 30 lat i teraz też tutaj sprawdzimy, czy znajdę jakieś jesienne, ciepłe swetry. Więc chodźcie ze mną. Czarny, to wiecie, że nie mogą kolor, ale klepitka ciągle młoda. Szukamy swetry, koncentrujemy się na swetrach. Co myślicie? Tak czy nie? Idziemy dalej. Mamy swetry. Ile tu kolor? Bordo, nie mój kolor. Klasa? Klasyka. I tu jest, słuchajcie, za ciemno jak na mnie. Ja potrzebuję czegoś takiego. No nie wiem, po prostu kocham takie kolory. To jest to, co lubię. W takich kolorach jesienią, zimą dobrze się czuję. Ale oczywiście cały czas jestem wierna beżą, kremą. Tu się nic nie zmieni. Szukamy dalej. Co myślicie o takim kolorze? Uważam, że bardziej dla brunetki niż dla blondynki. Ale rzeczywiście może dodać energii w pochmurny dzień. Idziemy dalej. Sweterki zapinane na drobne guziczki. Fajne, ale absolutnie nie ten kolor, nie dla mnie. Nie, ja już wiem, że nawet nie mam potrzeby go mierzyć, bo będę wyglądała źle. Idziemy dalej. Czarny, niekoniecznie. O, i tutaj się zaczynają moje kolory. Dziewczyny, coś takiego. Takie wdzianko. Patrzymy dalej. Coś takiego. Moje kolory. Coś jest w tym swetrze uroczego, ale obawiam się, że postarzałby mnie o jakieś 10 lat. A tego nie chcemy. Ale jest coś, co... Aha! Spodobało mi się. Taki zestaw. Co myślicie? Bierzemy? Okej. Okay. Tadam, taki oto zestaw set, który wisiał razem na wieszaku, więc skoczyłam dokładnie w ten sam zestaw. I to był dobry pomysł, bo zobaczcie, kolorystycznie wszystko to ze sobą gra. Mało tego, nawet się dzisiaj dobrze ubrałam do tego zestawu, bo pasują od razu spodnie na moje buty. I taki oto zestaw. Dwa sweterki, więc jest podwójnie ciepło. Ręka 3/4. Podoba mi się. Jest w tym coś uroczego. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy jesteście na tak, czy na nie. I zupełnie przypadkiem też sam golfik i inne wdzianko, troszeczkę inny wzór, fason, ale dalej wdzianko i dalej macie taki ładny set, zestaw, na przykład do pracy. Z ładnym wykończeniem. Troszeczkę jaśniejsza wersja, bardzo mi się podoba. Ciekawe, czy Wam się spodoba. Piszcie koniecznie.
Okej, mamy to. Jak Wam się podobało? Trochę taki wariacki ten przegląd swetrów, ale to wiecie, u mnie to nie od dziś, znacie mnie przecież doskonale. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, który ze swetrów powinnam zatrzymać, bo Wasze wskazówki są nieocenione. I jaki kolejny przegląd zrobić, taki ubraniowy, odzieżowy? Czy może teraz wziąć na tapetę kurtki puchowe? Czy może jakieś gustowne czapki, szaliki, nakrycia głowy? Nie wiem. Dawajcie znać w komentarzu, to mi ułatwi robotę. Dziękuję bardzo za dziś, subskrybujcie kanał i do następnego. Pa!